Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie flash-radomsko24.pl. Zaczynamy od informacji dotyczącej zmian w radomszczańskim przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Marek Glądalski nie będzie już prezesem tej spółki. Został odwołany na swój wniosek, przechodzi na emeryturę. Po jego odejściu zarząd spółki będzie funkcjonować w dwuosobowym składzie. Prezesem zostanie dotychczasowy wiceprezes spółki Zbigniew Rybczyński. Jego zastępcą będzie Izabela Michnowska. Wynajem hulajnogi elektrycznej czy samochodu to coraz powszechniejsza praktyka, jednak czy może powodować długotrwałe konsekwencje finansowe? O tym Michał Sewerynek, powiatowy rzecznik konsumentów. Podstawowa zasada jest taka, że należy sprzęt, czy to rower, czy auto, przed wypożyczeniem obejrzeć, czy nie ma wad, za które później wynajmujący może nas obciążyć. Sprawdźmy, czy dany towar nie posiada zniszczeń. Oczywiście pamiętajmy również, żeby zapoznać się z umową, którą podpiszemy, jakie są warunki ubezpieczenia takiego sprzętu. Jedna z ważniejszych spraw, jaką ponosimy, czyli opłatę za wypożyczenie sprzętu. Jeżeli chodzi o aplikację, znana sprawa w Sopocie wypożyczalnia hulajnóg, czyli tutaj należy zwrócić uwagę, czy opłata, którą ponosimy, jest to opłata jednorazowa, czy jest to opłata ponoszona za dany miesiąc i czy nie będą z naszego konta pobierane kolejne opłaty za kolejne miesiące. Czyli zwróćmy uwagę na regulamin, który często jest załącznikiem do umowy. Zdarza się, że w samej umowie nie znajdziemy wszystkich informacji, tylko jest zapis, że do umowy załączony jest regulamin i w nim są pozostałe warunki. Tu też, czyli troszkę musimy poświęcić czasu. Nie podpisujmy dokumentów zbyt pospiesznie. Najpierw zapoznajmy się z ich treścią. Pamiętajmy również, by nie przekazywać dowodów osobistych osobom, które pracują na przykład w wypożyczalni. Zdarzają się takie placówki, gdzie konsument jest proszony o to, by pozostawił dowód osobisty. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Po przerwie spowodowanej pandemią odbył się kolejny ekopiknik organizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Imprezie przyświecało hasło Dobre rady na elektroodpady. Głównym celem organizacji pikniku była edukacja ekologiczna, a dokładnie przypomnienie, jak właściwie pozbywać się ze swoich domów i mieszkań sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zabawę edukacja tak naprawdę odbywa się samoczynnie, szczególnie edukacja najmłodszych, ale również osób dorosłych. Tego typu imprezy służą integracji radomszczan oraz oczywiście zdobywaniu wiedzy w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Dzieci w wieku już przedszkolnym, które nauczą się, jak postępować chociażby właśnie z elektrośmieciami albo z tym, jak postępować z wodą podczas mycia zębów. One nas potem tego uczą, taka 4-5-latka, więc myślę, że przez zabawę ta edukacja jest kluczowa. Impreza była również okazją do pozyskania informacji na temat możliwości dofinansowania, między innymi wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków ze środków zewnętrznych. Jesteśmy Greenpeace, patrz na nasze twarde wieści. Recyklingu kręci się wilcz, wykorzystaj nasze części. Będzie draka, ekopaka. Zazwyczaj radomszczańskie spotkania integracyjne organizowano w Parku Solidarności. W tym roku po pandemicznej przerwie odbyły się w parku, ale świętojańskim. Na letniej scenie wystąpili artyści z warsztatów terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy. Grupa z Domu Kultury w Radomsku. Zagrała również orkiestra Denta Ekspresja oraz zespół Tęczowe Nutki. Podczas pikniku przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Koniczynka zbierali pieniądze na leczenie i rehabilitację 2-letniej dziewczynki z Ukrainy. Gwiazdą imprezy był zespół muzyki dance Menelaos. W Radomsku odbyła się inauguracja akcji Bezpieczny Piątek na wakacyjne wyjazdy. Przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe między innymi kierowcom rozdawali ulotki informacyjne dotyczące bezpiecznego przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. We wszystkie wakacyjne piątki będą apele i przypomnienia, aby nie ignorować znaku stop, czerwonego światła i nie omijać rogatek. Pamiętajmy, że pośpiech, brawura, ignorowanie znaku stop to jest skracanie sobie drogi do śmierci. Dlatego prowadzimy w całym kraju, dzisiaj między innymi w Radomsku, w Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, akcje ulotkowo-informacyjne, podczas których wręczamy pieszym, rowerzystom i kierowcom materiały, w których ostrzegamy, przypominamy, apelujemy
o tym, żeby przestrzegali przepisów bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego, o tym, jak powinni zachować się przy przejazdach przez tory, aby dotrzeć bezpiecznie i cało do celu. Pamiętajmy, że najważniejsze jest życie i zdrowie współpasażerów oraz także podróżnych w pociągu, ponieważ każda kolizja, z którą mamy do czynienia na przejeździe kolejowo-drogowym, jakby ma konsekwencje również i wpływ na podróżnych w pociągu. Oni również narażają swoje życie i zdrowie przy takim zdarzeniu. Warto zauważyć, dlaczego ta akcja jest czyniona na przejeździe i skierowana do kierowców, że 99% wszystkich zdarzeń na przejazdach powodują właśnie kierowcy. Dlatego do nich szczególnie apelujemy i poprzez Państwa apelujemy, aby każdy z nas był takim ambasadorem bezpieczeństwa, który dalej przekaże swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom te wszystkie zasady, o których dzisiaj mówimy. Czyli przede wszystkim należy stosować się do przepisów ruchu drogowego. Jeżeli przejazdy są wyposażone w znak stop, należy bezwzględnie zatrzymać się przed takim znakiem stop, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg, dopiero wówczas możemy przejechać na drugą stronę torów. Wśród innych ważnych, najczęstszych grzechów kierowców są takie jak, naprawdę już skandaliczne, omijanie rogatek, przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami albo wjazd na przejazd bez upewnienia się, że jest miejsce za torami. W przypadku zdarzenia lub usterki na przejeździe należy skorzystać z żółtej naklejki. Jest ona umieszczona na napędzie rogatkowym lub na wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. W sytuacji wypadku lub zagrożenia należy zadzwonić na numer 112 i podać numer identyfikacyjny przejazdu z naklejki. Na każdym przejeździe na napędzie rogatkowym znajduje się żółta naklejka. Na tej naklejce jest numer 9-cyfrowy, który należy w natychmiastowy sposób przekazać pod numer 112. Jak mówię, przekazać ten numer 9-cyfrowy, wtedy dojdzie do zatrzymania, może uniknięcia nieszczęścia. Pamiętajmy, by w sytuacji kryzysowej jak najszybciej opuścić przejazd w razie potrzeby, wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła nacisku, by tak zwany bezpiecznik drąga rogatkowego przy napędzie rogatek zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory bez uszkodzenia samochodu. Wysokie temperatury pojawiły się na termometrach w całym kraju. Upał najlepiej jest przeczekać w domu. Nie każdy ma jednak taką możliwość. Wychodząc na zewnątrz należy pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem, ale i nie tylko. Podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów, z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, a w jej uzupełnieniu na przykład słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Przy tych ekstremalnych warunkach pogodowych, które teraz mamy w Polsce, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, powinniśmy unikać dużej ekspozycji na słońce, czyli od godziny 11 do godziny 15 w ogóle nie wychodzić z domu, jeżeli nie mamy takiej potrzeby. Powinniśmy zakładać luźne, przewiewne ubranie z czapką na głowie, stosować filtry ochronne, zwłaszcza dotyczy to dzieci, jak również nosić ze sobą butelkę wody i tą wodę w dużych ilościach spożywać. Dieta powinna być lekkostrawna. Powinniśmy pamiętać o tym, żebyśmy nie wypijali dużej ilości napojów słodzonych, kawy czy też napojów alkoholowych. I te zasady rzeczywiście powinny nam sprzyjać. Powinniśmy ograniczyć intensywny ruch na zewnątrz, na naszym podwórku czy też w ogrodzie i poczekać do tych godzin wieczornych, kiedy rzeczywiście ten upał będzie troszeczkę mniejszy. Jeszcze powinniśmy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć się również przed promieniami słonecznymi, używać filtrów, jeżeli chodzi o dzieci, żeby to było 50+. A osoby dorosłe, no to w zależności od karnacji skóry, że te osoby, które wychodzą bezpośrednio na słońce, mają jasną karnację, to też jak najbardziej 50+, a później ewentualnie w zależności od potrzeby, no, mogą dojść do niższe filtry. Jeżeli przebywamy w pomieszczeniach, no to też trzeba pamiętać o tym, żeby zasłonić okno, zamknąć. Jeżeli ktoś ma klimatyzację, to też żeby nie przesadzać z tą klimatyzacją, żeby nie było takiej różnicy, czy to w samochodzie, czy w pomieszczeniach, że przebywamy w temperaturze 20 stopni i nagle wychodzimy na upał 40 stopni, bo no niestety wtedy zaczynają się różne infekcje, przeziębienia i problemy z oddychaniem czasem wręcz.
Jeśli już dojdzie do przegrzania organizmu, osoba ma suchą, gorącą skórę, dostaje drgawek, majaczy lub traci przytomność, niezwłocznie powinno się wezwać lekarza lub pogotowie. Do przybycia specjalistycznej pomocy osobę przytomną należy położyć w chłodnym pomieszczeniu, ochładzać ciało kompresami lub spryskiwać wodą w temperaturze 25-30 stopni oraz mierzyć jej temperaturę. Co z wnioskiem o 500+, złożonym po 30 czerwca? Ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. O szczegółach Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS-u w lipcu lub w kolejnym miesiącu, prawo do 500+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za te wcześniejsze miesiące. Wyjątek stanowią tu świadczenia dla nowonarodzonych dzieci, bo rodzice nowonarodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 500+, licząc od dnia narodzin. Wypłata świadczeń przez ZUS realizowana będzie w terminach 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia miesiąca. Każdy rodzic ma stały termin płatności. Ten termin jest przydzielony automatycznie i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie. W przypadku, gdy płatność będzie przypadała na dzień wolny od pracy, wtedy środki zostaną przekazane dzień wcześniej. Do końca czerwca wypłatę za czerwiec powinny otrzymać osoby, które złożyły prawidłowo wniosek do końca kwietnia. ZUS ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, więc osoby, które wniosek złożyły w maju, świadczenie powinny otrzymać do końca lipca, natomiast te, które złożyły wniosek w czerwcu, świadczenie powinny otrzymać do końca sierpnia. Do 28 czerwca w województwie łódzkim złożonych zostało prawie 283 tysiące wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy i do tego dnia na konta rodziców w łódzkim w ramach świadczenia 500+ na nowy okres wpłynęło około 193 milionów złotych. W powiecie radomszczańskim na nowy okres świadczeniowy wpłynęło 12 270 wniosków i z tego tytułu wypłacono już w czerwcu około 8,5 miliona złotych. We Fleszu czas na informacje sportowe. W niedzielę 26 czerwca w malutki resort w gminie Dobryszyce odbyła się prawdziwa uczta biegowa. Kolarsko-biegowy klub sportowy w Radomsku zaprosił na kolejną edycję malutki resort Run and Bike. Tym razem impreza miała też charakter charytatywny. Biegacze niemal z całej Polski mieli możliwość uczestniczyć w biegu głównym na dystansie 12 km, a także MTB dla dzieci i dorosłych, biegu dla dzieci, marszu Nordic Walking oraz charytatywnym biegu Pozdrowie dla Agi. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób. Bieg wspólnie z prowadzącym Sebastianem Pierzchelskim otworzył prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z przewodniczącym Miejskiej Rady Sportu Wojciechem Lenkiem. Towarzyszyła im Agnieszka Kuder-Stolarek, która walczy o powrót do zdrowia i dla której odbył się charytatywny bieg. Agnieszka zachorowała na nowotwór piersi i potrzebuje wsparcia finansowego w drodze do zdrowia. Podczas imprezy na leczenie Agnieszki udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. W Lidze Szóstek w Radomsku lider traci punkty. 25 i 26 czerwca rozegrano 8. kolejkę radomszczańskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Lider rozgrywek drużyna Żubrów przegrała z Gołębiarzami 3-1. Przegrał także wicelider tabeli zespół Albatrosów z Goldkarem 5-6. Żuczek Dobromierz wygrał z szansą 9-2. Meble Idziak Team pokonał Huragan Wiśniówka 8-3, a GBD Architektura okazała się lepsza od Słowian i wygrała 7-3. W zaległym spotkaniu Gołębiarze ulegli Albatrosom 3-6. Na koniec informacja z policji. Od lat nagłaśniany jest problem pozostawiania dzieci oraz zwierząt w nagrzanym samochodzie. Pomimo tego doświadczenie pokazuje, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i zagrożenia, jakie niesie ze sobą przebywanie w takiej pułapce. 27 czerwca na parkingu przy ulicy Sierakowskiego w Radomsku
Kolejny właściciel czworonoga wykazał się brakiem wyobraźni i skrajną nieodpowiedzialnością. Około godziny 17 w tym dniu dyżurny radomszczańskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że na parkingu przy centrum handlowym przy ulicy Sierakowskiego w Radomsku w Skodzie Fabii jest uwięziony pies. Dyżurny skierował niezwłocznie policjantów na miejsce, którzy rzeczywiście potwierdzili ten fakt. W pojeździe znajdował się pies rasy York, zdyszany. Policjanci próbowali otworzyć samochód. Był zamknięty, szyby również szczelnie pozamykane. Czas nagnił, gdyż temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła powyżej 30 stopni Celsjusza, więc nie trudno sobie wyobrazić, że taki samochód zamknięty to niczym piekarnik, to śmiertelna pułapka. Wówczas poszli do pobliskich sklepów, żeby ustalić właściciela tego pojazdu. Kiedy się to nie udało, wrócili na miejsce, postanowili wybić tylną szybę w pojeździe. Policjanci wyjęli z wnętrza samochodu psa, przenieśli go do radiowozu, włączyli mu chłodny nawiew powietrza, dali mu pić. Po kilkunastu minutach przy radiowozie zjawił się właściciel psa i pojazdu. Wydawało się, że jest zdziwiony całą tą sytuacją, dlaczego tak się stało. Nie trudno również się domyślić, że tłumaczył się, iż jego zakupy, które wykonywał, robił na terenie galerii, trwały tylko kilka minut. Na szczęście pies, który był wyjęty, o którym mówimy, był w dobrym ogólnym stanie, był zmęczony, był zdyszany, ale ogólny jego stan zdrowia był dobry, co potwierdził weterynarz, który był wezwany na miejsce zdarzenia. Pies został przekazany właścicielowi. Za nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie wobec zwierzęcia ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Tutaj z tego miejsca apelujemy, żeby w takich dniach, jak w chwili obecnej są dni upalne, zwracać uwagę, żeby nie zostawić w pojeździe dziecka, nie zostawić psa, gdyż narażamy je na śmiertelne niebezpieczeństwo. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest świadkiem czegoś takiego, niech po prostu zadzwoni pod numer 112 i wezwie służby ratunkowe. Nie bójmy się reagować, dlatego że tutaj priorytetem w tej sytuacji jest ludzkie zdrowie i życie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do oglądania serwisu Flash w kolejny piątek. Poprowadzi go dla Państwa Wojciech Bojdo. Czytajcie nasz portal, wchodźcie na media społecznościowe. Do zobaczenia, a kto planuje już urlop, niech także w przerwie między wypoczynkiem sprawdzi, co dzieje się w naszym mieście.